Szczęść Boże w niedzielę Najświętszej Trójcy. Z czym kojarzy Ci się słowo Ewangelia? Z dobrą nowiną czy ze zbiorem nakazów? Jeśli z pierwszym, to bardzo dobrze, bo Bóg kieruje do nas słowo, które ma być dla nas radością. Ta radość ma wybrzmiewać nawet w czasie, gdy nasze życie mocno się komplikuje, bo radością jest wychodzenie z opresji przy ścisłej współpracy z Bogiem i ludźmi. Jeżeli Ewangelia według słuchaczy jest tylko zbiorem tego, co mi wolno, co muszę albo czego nie mogę, to warto przytoczyć dzisiejsze słowa Jezusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępił, ale po to, by świat był zbawiony przez Niego. W tych słowach nie mamy wątpliwości, że Bóg nie wchodzi w życie człowieka z zamiarem zrobienia z niego piekła. Z tym to my sobie świetnie radzimy i bez Boga. W tej rozmowie z Nikodemem Jezus nie musiał używać przypowieści, ale mógł mówić otwarcie o swojej misji. A nią jest zbawienie. Zbawienie świata. Mówiąc krótko, misją Chrystusa jest doprowadzenie każdego człowieka do spotkania z Bogiem. Najlepiej jeszcze za życia, bo po śmierci to spotkanie może mieć fatalny finał. Może się okazać, że nasze zagubienie wyprowadziło nas na manowce. Nic, co w życiu robiliśmy, nie nada się do tego, by dostąpić zbawienia. Dlatego tak bardzo Jezus zabiega o człowieka. Szuka po miejscach tak obskurnych i plugawych, że nikt tam normalnie nie zagląda. Przecież On po swoim pogrzebie, zanim wrócił do Ojca, zszedł nawet do otchłani, aby wyciągnąć z tej beznadziejnej krainy wszystkich. Powiedzieć im, niebo czeka na was. Słowo Boże ma ogromną moc. I warto tego fragmentu nauczyć się na pamięć, żeby w chwilach doświadczeń wyrecytować te słowa i spróbować jeszcze raz dźwignąć się ze swojego upadku. Oczywiście w pełnym zawierzeniu Chrystusowi, bo On czuwa i czeka na nasz ruch. Nasze życie duchowe powinno mieć wpływ na codzienne obowiązki. Nasza relacja powinna opierać się na zaufaniu Panu Bogu, bo doskonały przykład relacji między osobami właśnie pokazuje nam Trójca Święta. Ojciec posyła Syna, by Syn wypełnił wolę Ojca, napełniony Duchem Świętym, którego dają nam oboje, byśmy w Duchu żyli i pracowali. Trójca nie jest dla nas łatwym zagadnieniem, ale i życie nie jest łatwym wydarzeniem. Jak napisała to Szymborska, rodzimy się bez wprawy i odchodzimy bez rutyny. Wszystko inne między początkiem a końcem jest jednorazowe. Żadne wydarzenie nie będzie powtórzone, choć może być bardzo podobne. Słowa Bóg umiłował świat są na nas dobrym słowem. Bóg jest miłością. Relacja osób Bożych oparta jest na miłości. Miłość dociera do nas. Bóg nas kocha bez najmniejszego oporu. I świadomość tej prawdy powinna nas przemieniać. Miłość jest spoiwem, lekarstwem, pokarmem, relacją, ubezpieczeniem i biletem do lepszego życia. Święty Jan od Krzyża napisał, gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość, a znajdziesz miłość. To nie jest lep na muchy, ale działa z podobną zasadą. Woń miłości przyciąga ludzi spragnionych miłości. Miłość Boga przyciąga ludzi spragnionych miłości. Jego dobro oswaja nas z Nim, zaczynamy ufać i otwierać się na większe dary. Nie jest prawdą, że miłość straciła swoje pierwotne znaczenie. Po prostu my zaczęliśmy kochać bardzo interesownie, za coś, a nie za sam fakt, że ktoś jest. Kiedy przekręcamy słowa kochaj i rób co chcesz, wtedy doświadczamy poranienia. Bo to, co ja chcę, nie zawsze jest zgodne z wolą Boga. Moje zachcianki często przeczą obecności Boga w moim życiu. Lepiej jest żyć według zasady kochaj i bądź szczęśliwy, bo dobro, które nas wiele kosztuje, przynosi niesamowitą radość. Szczęście jest w dawaniu. Dlatego Jezus przychodząc na świat dał nam siebie samego, bo kocha. Miłość jest służbą. Miłość to strata, by odzyskać z nawiązką. Miłość nie robi rozliczeń. Dzięki niej upodabniamy się do Boga. Gdzie się tą miłością karmić? W Eucharystii. Bo ona daje nam zasiąść przy ogniu, które płonie w Najświętszym sercu Jezusa, a przez to ten ogień jest dla nas oczyszczeniem i przebaczeniem. Prawdziwa miłość daje siebie. Bóg już dał siebie w pełni. Pokazał swoją miłość na 300%, kiedy my ją przyjmujemy, napełniamy się nią, doświadczamy jej.
Następnym krokiem jest odwzajemnienie. Na tym polega zbawienie. Bo wiara w Jezusa zawsze prowadzi do miłości. Do zobaczenia z Panem Bogiem.